Cześć kochani, dzisiaj zapraszam Was na nowego vlogmasa, w którym Wam pokażę nowy Glossy Box. Jest przepiękne opakowanie, jak pamiętacie, poprzednie było różowe, a z okazji świąt jest zielone. Jest przepiękne i Wam zaraz pokażę jego zawartość. Ten papier. I tutaj są kosmetyki ze złotymi tymi. Ja uwielbiam takie rzeczy, jak są opakowane słodkie. I tutaj jest opis kosmetyków, które w tej takiej kartce, które Wam powiem. Czekajcie, może Wam przybliżę na początku, co tu jest. To jest po norwesku, mam nadzieję, że widać. Nie wyłuszczył mnie. I Wam od razu przejdę do... co w tym nowym Glossy Boxie jest. Więc pierwsza rzecz to jest Bank Beauty Cream Color Glam. To jest cień w kremie. Do powiek. Można używać tego jako produkt, który możesz mieć na... tu, gdzie dajesz rozjaśniacz. Możesz dać na nos tutaj, na trochę czoło i tutaj, gdzie dajesz jak się to nazywa, tutaj na górną wargę, tutaj, żeby rozjaśnić sobie miejsce, gdzie dajesz też rozświetlacz. I nałożyłam sobie dzisiaj ten cień i Wam pokażę. I ja mam, ile tu jest mililitrów? 3,5 grama, ale to jest duży słoiczek i to jest taki kolor. Nie chcę mi wyostrzyć, przepraszam. Jest taki miedziany, złocisty kolor i mam go dzisiaj na powiekach. Może zrobię swatcha, to Wam pokażę, jak się tak roztegowuje. To fajnie, bo on plam takich nie robi, jest delikatny i tak nie wiem, czy widać. Nie wiem, jak to ciężko pokazać. I jestem tego ciekawa, ile dzisiaj dla Was go już testuję, ile dzisiaj wytrzyma na mojej powiece. I tutaj jest napisane, że on kosztuje za 180 koron za sztukę, czyli na pół to jest 90 zł. Następne, co dostałam, próbka z Coacha perfuma i nawet fajna, ale tak sobie mi się podoba, to jest taka buteleczka. Tak sobie mi się podoba, ale Wam pokażę tutaj, powiem Wam, że 30 ml tej perfumy kosztuje 375 koron, więc jestem wyostrzona. Więc dosyć drogo próbka była. Następną rzeczą, co chcę Wam pokazać, to jest Mood Maski. Nie wiem jak się... Jestem wyostrzona. To jest maseczka na noc do twarzy. Się nią podrapię od razu. Tak wygląda. Tak wygląda. I ją się daje na noc. I jest napisane, żeby oczyścić sobie, wiadomo, twarz, nałożyć tą maseczkę. I tutaj z tyłu napisane na tym opakowaniu, że maksymalnie 10 godzin można trzymać na twarzy, czyli nakładacie sobie ją po prostu przed spaniem, bo zależy ile śpicie, nie? I potem rano normalnie zmywasz wodą, więc ona ma za zadanie nawilżyć, naprawić twarz. Jest ochronna i jest taka smoothie, jedwabna taka, jedwabna skóra ponoć ma być po niej, więc też tego jestem bardzo ciekawa, jak właśnie zadziała. Tutaj mamy jej, ile mililitrów, tu jest może napisane, tu jest napisane, że 220 koron kosztuje za 20 ml, a ja mam tutaj i nie widzę, gdzie tu jest napisane, wiecie? Ile jej jest? A, 20 ml mam, więc... Droga jest, 220 koron, 110 zł, czajcie to. To. Następny produkt, który był w tym Glossy Boxie, to jest żel do shower wash. Mitchell & Peach English, co jest napisane? Growers, czajcie, zobaczę tutaj. I ona, to jest no, do mycia pod prysznic się w takiej buteleczce, czekajcie, ile tu jest mililitrów. 12 ml? 50 ml, przepraszam, jakie 12? Tak wygląda. A
A ja wam opakowania nie pokazałam od tego cienia. To jest takie. Bang. Od razu skorzystam z tego, że tak fajnie wyostrzyło teraz ten produkt. To tak wygląda ten cień. Widzicie? Dobra, wracam do tego żelu. Do tego raczej. Do tego. Do mycia się produktu. Żałuję, że nie mam autofokusa. Wiecie, jakie to jest? Jestem cała mokra od tego klikania tutaj, żeby autofokusowało się. Mama mia. Co ja mówię? I tutaj kosztuje ten produkt 90 koron za 50 ml, a ja mam 50, więc nie jest aż taki drogi. I tutaj czekajcie. To jest w Anglii w ogóle zrobiona. Jestem ciekawa, jak się tego używa, co trzeba zrobić i tak dalej, ale to ja wam też powiem wszystko na recenzji, tylko wam teraz rozpakowuję, co jest w tym glossy boxie. I dostałam, że wyciągnę z opakowania, ale wam opakowanie pokażę, z NCLA, nie wiem jak się to nazywa, Clean Up Your Act. To jest do paznokci. Pewnie wiecie, co to jest. Z jednej strony jest taki zmywacz do paznokci, tak jakby to jest, tylko ja tego nie będę używać, żeby zmywać, a tu są trzy zapasowe takie te wkłady. Nie będę tego używać, żeby zmywać całą płytkę, tylko jak tam, gdzie wyjadę, jak już pomaluję, żeby to zużywać, bo szkoda zużywać. Szkoda użyć tak szybko produkt, jeżeli tylko całą płytkę zmywasz. Na całą płytkę to wiadomo, wacik i zmywacz i lecimy. A tutaj to jest fajne, że jak ja nieraz nie umiem lewej ręki sobie malować, no to mi się to przyda, bo sobie te, co wyjadę tak brzydko, to sobie poprawię. Więc to jest, tak wygląda. Ciekawe, czy mi wyostrzy. Nie wyostrzyło. Jest, widzicie, takie coś. Dobra, i wiecie, i to kosztuje 135 koron za sztukę. To by było na tyle, to było 5 moich rzeczy w tym glossy boxie, więc jestem ciekawa najbardziej tej maseczki, tego cienia, co mam dzisiaj, tego w kremie nałożony na sobie. Jestem ciekawa tego żelu w ogóle, czy się mocno pieni i tak dalej, czy mało wystarczy wziąć, czy trzeba dużo i tak dalej, czy jest wystarczalny. Więc to by było na tyle. Dziękuję za oglądanie tego vlogmasa i trzymajcie się cieplutko. Buziaki, pa pa.